Cześć. W tym filmie zobaczycie, jak unowocześnić włączanie żyrandola w tradycyjnej instalacji oświetleniowej z wykorzystaniem systemu F&Wave. Jest to system bezprzewodowego sterowania urządzeniami elektrycznymi, który reklamowany jest przez producenta jako łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze. Zobaczmy, czy w istocie tak jest. Zapraszam na film. Do tej tradycyjnej instalacji oświetleniowej, załączającej dwie lampy lub na przykład żyrandol, dołożymy sterownik systemu F&Wave. Ten moduł o symbolu FWR2PNN ma charakterystyczną cechę, nie potrzebuje do zasilania przewodu neutralnego. Moduł łączy się w szereg ze sterowanym obciążeniem. Takim przekaźnikiem możemy sterować za pomocą różnego rodzaju nadajników zdalnego sterowania. Z bogatej oferty tych nadajników w systemie F&Wave użyję w filmie zwykłego pilota, pilota w formie breloczka oraz naściennego przycisku bateryjnego, który możemy zamocować np. na ścianie czy meblach. Po wyłączeniu napięcia demontujemy łącznik świecznikowy. Użyjemy go później do sterowania oświetleniem, ale już za pośrednictwem modułu. Po zdemontowaniu łącznika widzimy, że są tylko trzy przewody. Jeden z tych przewodów to przewód fazowy dopływowy, a dwa pozostałe to odpływy do lamp. W starszych instalacjach kolory tych przewodów mogą być różne. Może się okazać, że wszystkie są na przykład czarne. Aby mieć pewność, który z tych przewodów jest przewodem fazowym, na chwilę włączymy napięcie i sprawdzimy wskaźnikiem. Dwa pozostałe przewody to odpływy do lamp. Skracamy odizolowane końcówki przewodów na taką długość, aby nie wystawały z zacisków. Przewody te przyłączamy zgodnie z oznaczeniami na sterowniku. Przewód fazowy do zacisku L, a dwa pozostałe przewody do zacisków R1 i R2. Do łącznika świecznikowego przyłączamy krótkie kawałki przewodów.
Przewód z zacisku wspólnego łącznika, w tym przypadku jest to zacisk w kolorze czerwonym, przyłączamy do zacisku L modułu. Dwa pozostałe przewody do zacisków S1 i S2. Na potrzeby tego filmu, na czas programowania założę ramkę oraz przyciski. Po podaniu napięcia na przekaźniku pulsuje dioda. To znak, że przekaźnik jest gotowy do pracy. Przycisk lokalny od razu może sterować lampami. Domyślnie ustawiony jest jako bistabilny. Gdyby się okazało, że po podłączeniu napięcia lampy pulsują lub delikatnie świecą, to należy zastosować tzw. bypass. Podłącza się go równolegle do lampy. Aby sterować dodatkowymi nadajnikami oprócz podłączonego łącznika, należy sterownik zaprogramować. Sterownik może pracować jako przekaźnik bistabilny, czasowy jako przekaźnik monostabilny oraz w funkcji zawsze włącz lub zawsze wyłącz. Aby zaprogramować pierwszy kanał, czyli załączanie pierwszej lampy, naciskamy i przytrzymujemy wciśnięty przycisk programowania, aż włączy się przekaźnik kanału pierwszego. Naciskamy ponownie przycisk programowania. Teraz rejestrujemy nadajniki do sterownika. Po zarejestrowaniu zatwierdzamy krótkim naciśnięciem przycisku programowania. To było programowanie kanału pierwszego. Analogicznie postępujemy z programowaniem kanału drugiego. Naciskamy przycisk programowania i czekamy, aż włączy się druga lampa. Po czym postępujemy jak poprzednio. W filmie pokazuję programowanie przekaźnika do pracy bistabilnej. Programowanie przekaźnika do pracy w innych trybach znajdziecie w poradniku, link w opisie pod filmem. Oba kanały zaprogramowane. Możemy teraz z czterech miejsc włączać i wyłączać te dwie lampy. W starych, tradycyjnych instalacjach bez przewodu neutralnego pod łącznikiem puszki przeważnie są płytkie. Aby skorzystać z tego nowoczesnego rozwiązania, należy taką puszkę wymienić na głęboką. Jak można było zobaczyć, stare i tradycyjnie prowadzone instalacje elektryczne wcale nie oznaczają konieczności rezygnacji z nowoczesnych rozwiązań. Producent mówi prawdę, że F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system bezprzewodowego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Po prostu prościej być nie może.
Oprócz tu przedstawionego rozwiązania sterowania oświetleniem, możemy także sterować roletami, żaluzjami, bramami garażowymi czy innymi urządzeniami domowego użytku. System jest niedrogi i efektywny. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!